Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Słuchajcie, może to nie będzie krótki filmik, ale będzie filmik ze szkolenia zawodników. Jak widzicie, jesteśmy już w menu szkolenia zawodników. Ja trochę go zrobię na opak, że tak powiem. Czyli zaczniemy najpierw sobie od tych zawodników, których tutaj ja mam wyróżnionych oczywiście, a później będziemy lecieć dalej na spokojnie i szkolić po kolei zawodników. Najpierw sobie przejdziemy do tego nieszczęsnego right midfielda, czyli to w ogóle powinienem chyba od drugiej strony zacząć, do Nelsona, któremu brakuje 13 leveli. A Nelsonowi brakuje 13 leveli. Oczywiście dostanie też trenera. I dla niego będzie 41 level. No, 3 levele poszedł. To dobra, może być. Bywało lepiej, ale nie ma tragedii. 86 overall. 10 leveli do góry. O, Gil Dias od razu jest obok. To też sobie zrobimy. Chłopaka. Będziemy mieli go z głowy. Gil Dias, proszę bardzo. Widzicie, do ilu on się kręci? No i lecimy. 38 level powinien nam wskoczyć. I wskoczył nawet 3 levele. 40 level. On już chyba ma full. Tak, on już ma full. 86 overall. Się podoba. Nie jest zły. Ładnie to wygląda. No i oczywiście przejdźmy sobie teraz do... Po kolei, tak jak będzie, jak będą zawodnicy. Tam oczywiście mam paru zawodników takich, którzy no nie będą dodani do swoich oryginałów, tylko będą wykorzystani do innych. Pierwszy pod ogień idzie... A nie, jeszcze przepraszam. Przepraszam, jeszcze tutaj goalkeeper. O. I bierzemy tego goalkeepera. Trafiło nam się dwóch. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ósmy level powinien skoczyć. No i na więcej nie liczę. Może lekki buścik. 11. O, 12 level. Dużo się nie pomyliłem. Overallowo 90. Nie jest źle. Nie jest źle. I teraz przejdźmy sobie do napastników. I tutaj pierwszy pod ostrzał idzie Karim Benzema. Też dostanie, bo dużo jest tych trenerów, to nie będę żałował. 11 level powinien skoczyć. Myślę, że nawet wyżej wskoczy. Myślę, że jakiś 15 może wejść. No nie, nie. Niewiele brakowało. Dużo się nie pomyliłem. 185 overalla. Czy 185 punktów brakuje, żeby wskoczył o level wyżej. Następny jest Griezmann. Griezmann ode mnie dostanie Casemiro. O, proszę bardzo. Casemiro daje mu tyle? A, no tak, bo Casemiro jest wyszkolony. Dobrze. No dobra, Casemiro. Pierwszy idzie Casemiro i Casemiro dostanie... Może nie, Griezmann dostanie 4000. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 18 level nam się tutaj... myślę, że chyba full będzie. Tak, poszedł na fulla. Griezmann już jest w pełni rozwinięty. Jak widzicie, no bardzo ładne te jego statystyki we futurze. Bardzo mi się to podoba. Następny w kolejce jest... Kto tam jest następny w kolejce? Robikin i Gomez. Zobaczmy, kogo tutaj trafimy. Pierwszego. Chyba Mario. Jest. Mario Gomez. 26 level. 30. Przepraszam, nie Diaz. Diaz jest tutaj. 27 level, czyli damy mu 1000, bo aż tak bardzo to mi nie zależy na nim, żeby go wyszkolić niesamowicie. 20 tysięcy, ładnie to poszło.
4 levele do góry. 87 overalla. 2 levele zostały do końca. Nieźle, nieźle. Bardzo mi się to podoba. Następny jest Gomez. Tak, i tutaj mamy Gomeza, proszę bardzo. Mamy 2 Gomezów. Nawet dużo jest tych trenerów, to nie będę żałował. 42 tysiące, czyżby poszedł już całkowicie do fulla? Chyba tak. A może i nie. Jeszcze mu zostało. 36 leveli on chyba ma. Mario Gomez 37 leveli, czyli 4 levele mu jeszcze zostały do końca. No to powiem wam, ciekawie. Ciekawie to bardzo wygląda. Następny w kolejce jest Robbie Keane. No i to jest właśnie postać, która mnie bardzo interesuje. I tutaj oczywiście wam udowodnię, że to jest naprawdę niesamowita legenda. 13 leveli do góry nam pójdzie. Myślę, że nawet więcej. Zobaczcie, z 84 nagle zrobił się 90. 21 level. I zobaczcie, jak to już ładnie wygląda. Physical contact. Tutaj brakuje tylko jednego punktu, żeby już wskoczył do 2 punktów, żeby wskoczył na żółty. Heading też 2 punktów brakuje. Lofted pass brakuje 1 punktu. A reszta statystyk, no niesamowite, naprawdę. I to jest bardzo, bardzo fajna legenda. Więc tak jak mówiłem podczas losowania, jak udało wam się ją trafić, to naprawdę będziecie z niej zadowoleni. Kto tu następny jest w kolejce? Gdzie ja ciebie widziałem? Gdzieś ja ciebie widziałem, ale nie wiem gdzie. Jay Hernandez, to chyba jest ten. Tak, jest Jay Hernandez. On dużo leveli ma do góry. Dlatego też skorzystamy z tego trenera. 4000. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No, raczej tutaj dużo nie zyskał. Jedynie co to, tylko plus jest taki, że poszedł 23 levele do góry. Nieźle. No to ładnie skoczył. 77 zrobił się 82. Jest taki fajny dosyć. Prawie połowa leveli za nami. No i następny w kolejce jest oczywiście nieszczęsny João Félix, którego już tak męczę długo. I myślę, że jemu też damy 4. Tak, bo chcę już mieć to z głowy. 35 level powinien nam wskoczyć. Wskoczy nawet może i wyżej. Może i wyżej. Może coś z tego będzie 40 level. Jest 40, 41, drugi. No i to ja rozumiem. 42 level. I jeszcze nadal mamy 6 leveli do góry. Ale to już jest naprawdę potężna, potężna piłka. Zobaczcie, ze złotej piłki 84 już jest 94. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No i oczywiście tu jest ten, którego no aż powiem, że tak powiem, że nie mam słów i zrobimy mu porządne szkolenie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 53 tysiące tylko. Trochę jestem zawiedziony. Myślałem, że jednak pójdzie full i że tutaj już nie będziemy musieli w ogóle go praktycznie szkolić i do niego wracać. 13 level osiągnięty. 4 levele zostały do góry. Ale myślę, że i tak nie jest to złe szkolenie. Bardzo dobrze na tym wyszedł. Tutaj damy sobie Figo bez dodatkowych trenerów. Może jakiegoś lekkiego boosta dostaniemy. Nawet dostaliśmy, czyli Figo poszedł już całkowicie. Mamy już go z głowy, że tak powiem, kolokwialnie. Inaki Williams. Inaki Williams jest następny i
bardziej jeszcze po drodze gdzieś zgarniemy Viniciusa. Tylko gdzie ten Vinicius jest? Czy Vinicius jest prawy? Vinicius jest u mnie lewy. Vinicius Junior jest u mnie jeszcze lewym. Jest u mnie jeszcze lewym zawodnikiem. Tak więc... No idziemy z tym Viniciusem. Nie ma co tutaj... Może damy jeszcze tego Denisa Suarez. Chociaż nie, Vinicius po prostu dostanie tutaj dodatkowo. No i Tysiaka jeszcze na zachętę. Czyli 33 level powinien osiągnąć. Tak, nic więcej tutaj nie dostaliśmy za niego. Trochę szkoda. No ale tak to bywa. Tak to bywa. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak to rzeczy stare, dobre przysłowie. Inaki Williams. Denis Suarez. Denisa Suareza. Damy. No nie, Williamsa damy to oddzielnie do innego trenera. Zobaczmy, 32 level powinien wskoczyć. I wskoczy nawet 33. Korea już jest 90 overall. Był 89-90, ale on chyba wyżej nie podskoczy z tego, co pamiętam. I teraz tutaj jest pan kolega może... Lukas... O nie, Di Maria. On jest właśnie taki... przeze mnie w tej edycji pominięty, co bardzo nad tym ubolewam i jemu damy dodatkowego trenera. Może coś z tego więcej wyjdzie? No nie, nie wyszło nic z tego więcej, tylko dwa levele poszedł do góry, czyli tyle ile miało być, tyle dostał i na nic więcej nie możemy liczyć. Następny w kolejce jest Lucas Vázquez i Lucas Vázquez dostanie też ode mnie zwykłego trenera, bo a raczej myślę, że już tutaj nic więcej z sobą nie zwojuje. 86 overalla, ale to jest taka uniwersalna piłka. Ona i no, trochę w obronie umie grać i trochę z przodu, więc taki fajny boczny środek pola do gry. Wszystkie już left wingi, right wingi wyszkolone, tak więc przejdźmy sobie do następnego right wing, left wingów teraz. I kogo tutaj podszkolić? No ten Silva, Woolley, tutaj Gardel też mnie nie interesuje. Clayson, czyli chyba pójdę w tego Neymara, bo on jest w dobrej formie. I damy sobie jeszcze taki zestaw na zachętę dla Neymara. 13 level powinien nam wskoczyć bez problemu. Nawet skoczył nam 14 chyba. To już jest coś. To już jest coś. 7 leveli do końca, czyli no też nie jest jakoś kolorowo, ale nie ma tragedii. No i tutaj z left wingów to już został nam na samym końcu taki niepozorny pan Simons. On oczywiście też dostanie trenera zwykłego. I proszę bardzo, 16 tysięcy experience points. 24 level skoczył, 82 overalla. Ładnie to wygląda na 41. I teraz lecimy sobie do AMF-ów i attacking midfield. Chyba nie mam żadnych. Tak. Czyli lecimy do left midfielda. Left midfield, który jest szkolony przeze mnie będzie. To jest Ocampos. Jak widzicie, miałem Ocamposa overall 80. On dostał letni upgrade o 83 overalla. I tutaj nic dużo nie zyskaliśmy. Tyle ile było, tyle miało być, tyle weszło. Wejszło, jak to mówią niektórzy. I teraz lecimy do CMF-ów. Pierwszym CMF-em na naszej liście jest Arturo Vidal,
którego udało mi się dwa razy wylosować. I Artur dostanie ode mnie 2000, a co? Nie będę se żałował. No i myślę, że chyba możemy liczyć na nawet wyżej niż się spodziewaliśmy. Może fulla nie osiągnie, ale i tak naprawdę jest zacny już ten zawodnik. 23 level, 23 level, dwa levele do końca. I to już jest coś. To już jest, powiem wam, coś. I teraz, co tutaj następne? Denis Suarez. A, bo Denis Suarez był CMF-em. Perez. Jestem ciekaw, jak z tym Casemiro też to wyjdzie, wiecie? To tutaj jestem. Poświęciłem lepszego Casemiro. Znaczy, Casemiro dostał upgrade zimowy, tak? Więc. Ferrand i ten pan już u mnie był na 84 levelu. 20, 21 level. Tutaj myślę, zdecydowanie lepiej wyszło niż się spodziewałem. Ale czy to już będzie full? Nie, to nie będzie full. Nie, 51 leveli to nie będzie na pewno full, ale myślę, że na 40 level mogę liczyć. Albo i na 45. O, 6, 7, 8, 9. Wow, niesamowite. Tylko dwa levele do samego końca zostały. Tylko że takiej furory ta piłka nie robi. No. Będziemy musieli zobaczyć overallowo, jak wygląda to kółko, powiem wam. No właśnie, no takiej furory nie robi, bardziej on się nadaje na DMF-a niż na CMF-a, ale też trochę jest za. Zbyt mało siły posiada. Następny zawodnik ma overall 79 i jest to nowy nabytek z tego losowania. Z losowania obecnego z czwartku. Tutaj nic wielkiego się nie stało. 82 overalla. 14 leveli do góry. Nic nadzwyczajnego. Następny w kolejce jest chyba Casemiro. A nie, jeszcze Melando gdzieś się tutaj nam zawieruszył. Jest Melando. Melando dostanie od nas oczywiście tysiaka. I mamy 7900, czyli nawet nie spojrzałem, czy tyle, ile powinien, czy dostał jakiegoś boosta. Może lekkiego boosta dostał, ale żeby aż tak robić jakąś furorę, to nie było to nic nadzwyczajnego. Teraz oczywiście lecimy do tego, który mnie bardzo interesuje, jak to z nim wyjdzie, bo dostanie ode mnie po każdym trenerze. Zobaczmy, 14 level powinien wskoczyć. No i to właśnie jest ten zawód, który cię spotyka, kiedy lepszego Casemiro wpakujesz w upgrade'a. Już miałem tamtego wyboostowanego praktycznie na maksa. No ale nieźle, nieźle. Nieźle. Następny w kolejce. Kto tam jest następny w kolejce? Busquets. Busquets ma 85, ale on dostanie ode mnie po prostu zwykły upgrade. Myślę, że tutaj chyba już możemy liczyć na całkowity upgrade full. Nadal to przyspieszenie jest tragiczne też. Chyba tak, chyba już więcej nic z niego nie wykrzesamy, bo to jest jego maksimum. 96 overalla. No ale widzicie, no nadal uważam, że Vieira jest lepszy od Busquetsa. No nie przekonacie mnie, że on broni lepiej. Następny w kolejce jest tutaj, o, nowy też nabytek. I temu panu damy tysiaka. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 17 level. Wow, 88 overalla.
Wyszedł nawet wyżej. 28 level. 9 leveli do końca. Nie ma jakiegoś szału, ale też nie ma też tragedii. Nie oszukujmy się. Następny jest... No, może być ten Alambari, ale... Mark Rocca. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Standardowo 1000 experience points. Tutaj nic więcej nie będzie niż ten 15 level, to już widzę od razu. I następny będzie nasz pan Arambari. Też dostanie 1000, 17 level. No tutaj coś nawet wyżej poszło. 26 level, 85 overalla. No to kółko się zrobiło takie ciekawe. Nie będę narzekał. I teraz sobie przechodzimy do rightbacków. I tutaj jest moje zastanowienie, czy Oriera, czy może tego Oriera, bo on tak ładnie tutaj się prezentuje. Offensive fullback. I damy też mu po każdym trenerze. 13 level powinien mu wskoczyć i będzie to tylko 13 level. Szkoda. No szkoda, że to tak się układa. No ale i tak zobaczcie. No nie jest zły ten Aurier. Nie jest zły. Teraz lecimy do leftbacków, bo tam widziałem następny był leftback w drodze. I kto tutaj nam jako pierwszy wskoczy do trenowania? Jay Silva. On, ja go widziałem, że już trochę był podrasowany u mnie. Tak, jest 31 level, czyli jemu już wiele nie zostało. Dostanie 1000. I raczej tutaj wskoczy tylko 2 levele. Ale proszę bardzo, 86 się zrobił. No i jest już coś. Ha! I teraz już cebeki zostały. I tu mamy... A, bo tutaj mamy pewną zagwostkę. Sergio Ramos, proszę bardzo. Z pierwsze 4000 i drugi Sergio Ramos. I myślę, że damy 4, 2, 1, bo już zależy mi na tym, żeby go wyszkolić całkowicie i już będzie na pewno całkowicie wyszkolony. Ten 20 level nam wskoczy, no nie oszukujmy się już, bo już od samego startu w PES-a jest u mnie, więc... No już powinien już pora najwyższa osiągnąć maksimum, bo inni zawodnicy już dawno temu osiągnęli praktycznie maksimum. A on nadal się męczy. Ale no to ten początek tutaj jest niesamowity. Uwierzcie mi, że robi wrażenie. Kto tam następny jest w kolejce? Następny jest Hermoso. 81 overall, to widziałem, że nowy nabytek też z losowaniem z czwartkowej aktualizacji jest Hermoso. Niby niedużo, tego też dostanie niedużego dodatkowego special trainera i też nie mamy liczyć co na dodatkowe jakieś niesamowite. Niesamowite overall osiągnięte przez niego. Teraz następny jest Duarte, ale to musimy, jest Domingo z Duarte, on był 1-1, to też dostanie jednego trenera, 14 level powinien skoczyć, będzie trochę wyżej, 25, jest ok. I następny w kolejce jest Jeraj. Unai Unes jest po Jeraju. Tego też damy 1000. Trochę wyżej, 24. No, zaczyna to wyglądać dobrze. Unai Unes. Rodri Taran. Unai Unes też dostanie połowę swojego overalla.
Rodri Taran. Tarin. Zobaczmy, 14 level, tu też 25, tak jak mówiłem, tak jak myślałem. Kto tutaj jest następny? O Jezu, to ja miałem dwóch Rodri Taranów? To coś tu mnie się zakręciło. To już pewnie ze zmęczenia dzisiejszego dnia, ale proszę bardzo, tyle samo, a już tylko 5, 6 leveli wpadło. No ale 10 leveli zostało do końca. Jest fajna piłka. Jest naprawdę fajna piłka. Teraz Hodzie. Hodzie jest ostatnim. 14 level powinien skoczyć i o, lekkiego boosta dostaliśmy, 19 level. I teraz mamy bramkarzy. No ale że Ter Stegen już jest na fulla, a tamten drugi bramkarz, którego już dostałem, nie dostanie raczej jeszcze dodatkowego szkolenia. Dlatego też myślę, że w tego Donnarumę trzeba opakować. Offensive, offensive, tak. I też Donnaruma dostanie od nas pełen zestaw trenerów. 31 level powinien skoczyć. 32 level overallowo. Czyli coś drgnęło. Ale niewiele. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Reszty trenerów nie będę wykorzystywał, bo to przyda się przy następnych szkoleniach. Jak widzicie, 4000 trener, 4000 experience points już poszedł. Praktycznie cały. 2000 experience points. Tutaj mamy jeszcze 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 trenerów z 2000 experience points. Raz, dwa i 10. No to trochę jest jeszcze. Trochę jeszcze tych trenerów jest. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie magiczny przycisk dzwoneczka obok subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, który będzie wychodził na kanale. Wielkie dzięki i cześć, trzymajcie się.